Siema, siema wszystkim, witam Was ze sklepu Wędkarz Pro. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o kołowrotkach gruntowych. O kołowrotkach, które możemy zastosować do klasyka, do klasycznego federa oraz do metody, czyli do metod Fidera. Mamy koniec roku. Chciałbym Wam powiedzieć, jakie kołowrotki w tym sezonie najlepiej nam się sprawdzały, co najlepiej nam się sprzedawało, może jakiś model przypasuje i Wam i zachęcę Was do zakupu. Ale na wstępie przypomnę, że po nowym roku dojdzie do nas sporo nowości, więc za pół roku, za rok, a może wcześniej nagram dla Was drugi taki odcinek, może z jakimiś nowymi kołowrotkami albo po prostu z podsumowaniem tego, co będzie się handlowało w przyszłym roku. Zaczynajmy! Zacznę sobie od kołowrotka Daiwa Enzon Plus. Jest to model LT5000. Kołowrotek wyposażony w dodatkową szpulę i powiem Wam szczerze, że no był to swego czasu hit naprawdę w tym roku. Na wiosnę i latem sprzedawaliśmy tych kołowrotków bardzo dużo. Ludzie bardzo lubią te kołowrotki. Przeważnie były one wybierane do takich wędzisk 3.30. Muszę powiedzieć, że jak na 5000 model, ten kołowrotek wcale nie jest jakichś wielkich rozmiarów. Także jeśli szukacie go po prostu pod metodę czy klasyka do takich wędzisk 3.30, na pewno Wam się fajnie sprawdzi. Z Daiwy również bardzo często wybieranym modelem był kołowrotek TDM, model 3012QD. Także model wyposażony w quick drag, również w zapasową szpulę. Bardzo fajny kołowroteczek, sporo również łowiłem tymi kołowrotkami. Model 3000, no myślę, że tutaj jakiś picker, czyli klasyk na bliskim dystansie, wędki raczej 2,73 metrowe oraz bombka pod właśnie federa, pod metodę do bombki, również na jakichś niewielkich dystansach. Też bardzo fajny kołowrotek. Kolejny model z Daiwy, o który często pytaliście, tutaj oglądaliście, jest to model Daiwa TDR, model również 3012QD. Kołowrotek już z wysokim przełożeniem, także niektórzy wybierali to nawet pod wędki 3,60, gdzie łowili na jakimś dystansie tam 60, 70 bądź nawet 80 metrów. No ja pod wędkę 3,60 jednak wybrałbym już większy kołowrotek, no ale wiadomo, że co wędkarz to inne opinie, tak? Maszyna bardzo fajna, maślana praca, szybki hamulec, piękne wykonanie tego kołowrotka. Myślę, że warto się nim zainteresować. Teraz przejdziemy sobie do kołowrotków również takich dosyć popularnych, pożądanych przez wędkarzy. Mianowicie są to kołowrotki od Prestona, mianowicie model Centris. Mamy ten kołowrotek w dwóch rozmiarach. Jest to 5020 i 4020. Model 4000 i model 5000. Możecie sobie od razu zobaczyć, jaka jest różnica w ich wielkości. No widać, że jednak w tym modelu, co mam w lewej ręce, w tym 5000, ta szpula jest zdecydowanie większa, także pod wędki 3,60 na pewno 5000, natomiast pod bombkę i metodę na bliższym dystansie, wędki 3 metrowe, 3,30 bądź jakiś klasyk również, właśnie na takim bliższym dystansie, na pewno ten model 4000 będzie lepszy. Co ciekawe, zobaczcie, że w tych kołowrotkach producent nie dość, że dołącza zapasową szpulę, to mamy również w opakowaniu dwie korbki, pojedynczą i podwójną. Czego chcieć więcej? Za takie pieniądze jest to naprawdę coś wspaniałego. Także wpadajcie, oglądajcie. Myślę, że warto tymi kołowrotkami się zainteresować. Teraz może przejdziemy do modeli troszeczkę bardziej budżetowych. Mianowicie zaczniemy sobie od kołowrotka Dragon Megabytes Method Feeder. Jest to model FD8050i. Kołowrotek bardzo fajny. Niektórzy go biorą pod metodę, no ale jednak on ma dosyć płytką szpulę. Ja bardziej polecam ten kołowrotek do klasycznego feedera. Opis producenta na szpuli. Pojemność tej szpulki to żyłki 25 120 metrów. Żyłki często są przegrubiane, więc tak naprawdę tej 25 wcale nam na ten kołowrotek dużo nie wejdzie, ale jeśli łowimy plecionką na klasyka, kołowrotek ma wysokie przełożenie, śmiało możemy łowić tym kołowrotkiem nawet przy wędziskach właśnie 3,60. Klips okrągły tutaj na szpuli również bardzo nam się przyda. Fajna maszyna ze średniej półki cenowej, na którą będzie stać każdego wędkarza. Kolejny model, jest to model z dystrybucji Sensasa, kołowrotek Pezon Mitchell, również bardzo fajny, gold medal, jest to kołowrotek wielkości 5000, no zobaczcie, że jak na 5000 ten kołowrotek jest naprawdę spory, przydałoby się tutaj troszkę większe przełożenie, żeby go stosować do wędzisk 3,60, ale jeśli łowicie na dystansie do 70 metrów, ten kołowrotek na pewno się sprawdzi. Ja swego czasu sporo łowiłem tymi kołowrotkami na metodę, miałem je nawet przy wędkach 3-metrowych, przy 3,30. Jeśli szukacie coś budżetowego, co wytrzyma kilka sezonów, na pewno ten kołowrotek jest przeznaczony dla Was. Teraz przejdziemy sobie do Okumy. Przedstawię Wam już niezniszczalny, że tak powiem, kołowrotek Custom Black Feather. Kołowrotek bardzo popularny. Ja mam akurat w rękach model ten 4000. Jak widzicie, jest to kołowrotek naprawdę niewielki, także jest to typowo przeznaczony do wędzisk 3-metrowych. Bombka, klasyk, metoda.
gdzie łowimy po prostu na jakimś niewielkim dystansie, tak? Myślę, że takim kołowroteczkiem śmiało możemy łowić no, na granicy do 40 metra, tak? Wiadomo, że no, już łowienie na większym dystansie kołowrotkiem z małą szpulą, z małym przełożeniem, po prostu to zwijanie tego zestawu z dużej odległości jest męczące, tak? Bardzo fajnie kołowrotek wykonany, niewielkie luzy, niska masa. Myślę, że również warto zainteresować się tym modelem kołowrotka. Teraz przejdziemy sobie do polskiego producenta, do marki Robinson. No myślę, że to kołowrotek, który naprawdę nie trzeba nikomu przedstawiać, czyli Federfan. Federfan, bardzo popularny kołowrotek w naszym sklepie. Bardzo dużo tych kołowrotków sprzedajemy. No i co na pewno warto zauważyć, kołowrotek wyposażony w Quick Drag, tak? Niecały obrót tutaj regulacją hamulca, mamy Quick Drag, wracamy, mamy hamulec. Bardzo fajny kołowrotek, świetny design, dwa okrągłe klipsy. No i jak na model 5000 naprawdę ta szpula jest dosyć spora, tak? Wysoki nawój, także również możecie go zastosować pod wędki 360. Bardzo polecam ten kołowrotek. Już również miałem okazję go testować. Teraz troszkę tańszy model. No, model, który został już wycofany z produkcji. Ludzie się teraz o niego, że tak powiem, no, biją, zabijają. Również dwa okrągłe klipsy i Quick Drag. Mianowicie jest to Method Master QD5000. My jeszcze mamy kilkanaście sztuk tego modelu, także jeśli gdzieś szukacie na internecie, chcecie go zakupić, wbijajcie do nas, kupujcie. Szkoda, że został wycofany z produkcji, bo naprawdę model bardzo fajny, o świetnej pracy, tak? 5 lat gwarancji, także nie musicie się martwić, że po zakupie tego kołowrotka, gdyby się coś stało, będzie potem problem, tak? Generalnie model ten doczekał się nowszej generacji, mi osobiście bardziej pasuje ta starsza. Cóż mogę powiedzieć? Również łowiłem tym kołowrotkiem na jednym z filmów, mianowicie był to film coś o metodzie, tam wtedy kręciliśmy drogi versus tani. Postaram się Wam wkleić ten film w linku pod spodem, będziecie mogli sobie zobaczyć, jak ten kołowrotek fajnie wtedy pracował. Na koniec przedstawię Wam jeszcze kołowrotki od Mikado, które również bardzo fajnie przyjęły się w naszym sklepie. Mianowicie jest to model ultrafiolet, dwójeczka, poprawiony. W tej jedynce no troszkę tam jednak siadały te rotory i te przełożenia. W dwójeczce już została zmieniona korbka na pojedynczą, inne przełożenie i ten kołowrotek wytrzymuje naprawdę o wiele, wiele więcej. Często wędkarze wybierają właśnie te kołowrotki do wędzisk z serii ultrafiolet, tak? Ultrafiolety mają fajne takie fioletowe wstawki i tutaj właśnie w tym kołowrotku no fajnie to po prostu się spasuje z wędziskiem, tak? Z serii ultrafiolet, więc na pewno warto się tym zainteresować. No i na koniec jeszcze model od Mikado Noctis, jest to model 5000. Ja również sporo łowiłem swego czasu tymi kołowrotkami. Fajnie to pasuje do wędzisk z serii Katsudo. Tam macie Katsudo Method Feder T330 i 350, a nawet i pod 360, pod long distance moglibyście taki kołowrotek zastosować. Jedyne co, jest tutaj troszeczkę minusem, że producent nie pomyślał o tej płytkiej szpuli. Jest tu szpula głęboka, ale jednak wielu wędkarzy nie lubi bawić się w jakieś podkłady. Oni wolą od razu nawinąć tam 250 czy 300 metrów żyłki i żeby im to po prostu wytrzymało, starczyło na dłużej, tak? Także dla takich wędkarzy kołowrotek jest na pewno fajnym wyborem. Myślę, że kołowrotki, które dzisiaj Wam przedstawiłem, na pewno Wam się spodobają. Każdy może sobie tutaj wybrać coś ciekawego. Tak jak wspominałem, za jakiś czas dojadą do nas nowe modele, więc nagramy dla Was kolejny film. A tymczasem co? Zapraszam Was do sklepu, wybierzemy jakiś kołowrotek dla Was na nowy sezon. I co? Zostawcie łapkę w górę, a ja lecę nagrywać kolejny materiał. Trzymajcie się, cześć!